Będą niespodzianki, prezenty, piękna Wigilia i spotkanie wszystkich. Bo są takie rzeczy, które nie można kupić za pieniądze, popatrzcie. Za pieniądze można kupić wiele lekarstw, ale za pieniądze nie można kupić zdrowia. Można kupić wiele książek, ale nie zakupić się mądrości. Można mieć wiele znajomych za pieniądze, ale nie macie prawdziwych przyjaciół. Uwaga, już zachodzimy. Paweł Czarnecki, proszony. Potem Jakub Słowiński i Aleksander Toczek. I już wchodzimy do dorosłych. Tutaj, poczekaj. Nie chcę, krótko. A ty żadnej to proszę. Nie, to nie. Uwaga, to jest rodzeństwa Wicja Franciszek, tak? A teraz mamy Pawełka Czarneckiego. Już Paweł idzie do świętego Mikołaja. Nie może się doczekać. I dobrze. Bo Paweł wie, że Mikołaj ma jeszcze tyle pracy przed sobą. Tyle dzieci. Paweł, spójrz do obiektywu, uśmiechnij się tam, popatrz tu na pan. Uwaga. I teraz będzie Jakub Słowiński. Czy jest Jakub? Aleksander Olek Toczek. Jesteś dobrze, czekaj chwilkę. Mama jeszcze też. Mama go urodziła, popatrzcie. Męczyła się. Ale wykarmiła go. I dalej karmi, i dalej ma go pod opieką swoją. Gratulujemy. Jeszcze Aleksander, tak? Jakub, a potem Aleksander Toczek. Jest Aleksander Toczek? Jest Aleksander, poczekaj. Okay. O, bo Jakub jest tutaj zgrany. Szalał, dziękuję. Jeszcze zdjęcie statusiem, pamiętkowe. I Aleksander Rapinć już tu jest przygotowany Toczek i mamy waszą grupę. Teraz już mamy same dzieci szkolne. Może nie wszystkie, ale zobaczmy. Krzysztof Bronny i Ewa. Rodzeństwo drogie, chodźcie tutaj. Jesteście? Zapraszamy. Krzysiu i Ewa. Już idą święty Mikołaju, popatrz jakie masz cudowne rodzeństwo. Lejdźcie tutaj na sanie. A przygotuje się Paweł Buczek. Pawełek, wreszcie nie doczekamy. Gdzie jesteś, Pawełek? Jesteś. Pawełek był bardzo tutaj spokojny. Czekam cierpliwie. Dziękujemy. Rodzeństwo. Jeszcze z mamą chciał Mikołaj koniecznie. Dobrze? Rodzice, jeżeli chcecie, zróbcie, nie tylko dzieci, są ważne, my też. Nigdy nie będziecie mieli tyle lat, co teraz, proszę Państwa. Jest to pamiątka. Pawełek już wchodzi, Pawełek Buczek i Łukasz Hacia. Proszony. Wreszcie doczekał się. Mamy tutaj kolejność alfabetyczną i dlatego pozwólcie, że tak będę się tego trzymał. Prawie, że. Kolejna osoba ma na imię Maja, a po tatusiu Frąckiewicz, Maja Frąckiewicz. To co zostajemy od ojca, nazwisko. Mama też kieruje nazwisko, widzicie, taty. Po co? Po to, żeby razem tworzyć jedną drużynę. Żeby wszyscy wiedzieli, to są Kowalscy, to są Nowakowie, a to są Frąckiewiczowie. Dziękuję, Maja już podchodzi i Dawid. Dawid, twoje imię oznacza godne kochania. Dawid Greiner po ojcu. Popatrzcie, Dawid jak elegancko ubrany. Poczekaj, Dawid, pierwszy, poczekaj. Tu mamy pana twoje zdjęcie. Dawid ma aż, ile zgadnijcie, ile lat ma Dawid? Popatrzcie, ile lat ma może mieć? 7, 9, 10, 8.